pani wrażenia już po zakończeniu projektu? Bardzo pozytywne wrażenia. Naprawdę nie spodziewałam się, że ten projekt wywoła tak fajny, pozytywny efekt. I zarówno dla młodzieży, i dla mnie. Jak pani wspomina pracę z uczniami? Bardzo fajnie. To znaczy, podczas projektu bardzo się zbliżyliśmy. Ja nie starałam się uczniów tutaj ukierunkowywać, ponieważ ja bardzo mało wiem na temat motoryzacji. Interesuję się motoryzacją, ale bardziej samochodami, a oni mi pokazali właśnie tą stronę, której ja się zawsze bałam, motocykle. Ja się bałam motocykli, a teraz powiem szczerze, nawet chętnie bym się przejechała naszym motocyklem, ale no niestety panowie mi nie pozwalają. Młodzież świetna, naprawdę dogadywaliśmy się niesamowicie. Przede wszystkim tutaj starałam się, aby oni się realizowali w tym, co im odpowiada. Bo 60 godzin to bardzo dużo pracy i nie chciałam, żeby oni się nudzili, ja się nudziła, a naprawdę oni się ukazali od takiej strony, od której ja ich nigdy nie poznałabym pewnie, będąc tylko na zajęciach w szkole. Nie bała się pani tego tematu? Bardzo się bałam. Pierwszy moment ja byłam zachwycona tematem, bo ja bardzo lubię wyzwania i nie lubię w swoim życiu robić nudnych rzeczy. Temat mnie zaskoczył bardzo pozytywnie i byłam bardzo zadowolona. Pierwsze obawy były związane z bezpieczeństwem uczniów. Następne obawy były związane z tym, czy projekt w ogóle dojdzie do skutku, bo nie mieliśmy funduszy. Przez długi okres no nie mieliśmy po prostu możliwości zacząć projektu, to znaczy projekt zaczęliśmy, tylko motoru. Robiliśmy wywiady, pewne rzeczy inne, a motor praktycznie stał, to znaczy tylko koła stały i nie wiedzieliśmy co dalej. Dostaliśmy 600 zł, kupiliśmy silnik. Później już poszło, bo znalazł się główny sponsor. Ja się później obawiałam właśnie tego bezpieczeństwa, ale muszę powiedzieć, że jestem tak mile zaskoczona, bo uczniowie wykazali bardzo dużą rozwagę w tym, co robili. Zwracali uwagę na bezpieczeństwo, wiedzieli, że ja się denerwuję i też brali to pod uwagę. Wiele z jakich zostawiałam w tym warsztacie samych, oni mówili, że jeszcze parę godzin zostaną, tam będą kręcić oczywiście i nie mam się co martwić, bo muszą jeszcze to czy to skończyć. Bałam się, ale powiedzieli mi, że po prostu, no, że mam im zaufać i ja im zaufałam rzeczywiście i naprawdę nie zawiodłam się na nich, bo pokazali mi, że możemy razem współpracować i że słuchają moich rad, tylko rad. Nie bałaś się pani, że przerosną ich te aspekty techniczne? Tego się nie bałam. Tego się nie bałam, ponieważ w pierwszym momencie, jak rozmawialiśmy o tym motocyklu, to ja się pytałam, czy my jesteśmy w stanie to zrobić. A oni powiedzieli, że tak, ja im wierzyłam. To w tym aspekcie ja im wierzyłam do końca i tutaj tej możliwości w ogóle nie brałam pod uwagę ryzyka tego, że nam się nie uda ten projekt pod tym względem. Pod każdym innym względem może tak, ale nie pod tym, bo ja im ufam, jeżeli oni powiedzą, że coś zrobią, uważam, to wiem, żeby to zrobili. Tylko po prostu chodziła tutaj kwestia, najważniejsza kwestia pieniędzy. Wiedziała pani o ich takich nietypowych zainteresowaniach? To znaczy to tak wyszło troszeczkę w rozmowie naszych spotkaniach, o tych nietypowych zainteresowaniach. Ja wiedziałam, że tutaj dużo uczniów zdaje na kartę motorowerową, dojeżdża do szkoły motorowerami. Dziewczyny mówiły, że jeżdżą na crossach, tak? Także na quadach, przepraszam, tak. Także ja troszeczkę słyszałam, ale no, prawdę mówiąc, dowiedziałam się o tych zainteresowaniach dopiero właśnie jak padł temat motoryzacji i co można w tym kierunku zrobić. To w tym momencie właśnie zrobimy. Ja mówię, no nie wiem, czy zrobimy. Tak, uda się. Więc prawdę mówiąc, oni przez cały czas mnie wspierali. Ja mówię, kurczę, chyba się coś tam nie uda, nie mamy pieniędzy, ani proszę pani, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Jaka była reakcja na to, że wasz projekt znalazł się w 12 najlepszych? Znaczy reakcja akurat była bardzo fajna, bo pani zadzwoniła do mnie, najpierw odebrała telefon uczennica, podała mi telefon, ja prawdę mówiąc struchlałam. Po telefonie, po rozmowie z panią przekazałam uczennicom na zajęciach dodatkowych, że zakwalifikowaliśmy się po prostu, to był szał. Krzyczyliśmy z radości.
Bardzo się cieszymy, że ktoś docenił naszą pracę, bo to były naprawdę godziny wyrzeczeń, no i godziny może nie takiego stresu, ale też nie takiej ciężkiej pracy dla nich sprawdzenia się, bo oni się chcieli sprawdzić, zresztą oni do końca uważają, że tu by coś jeszcze zrobili, gdyby było więcej czasu, że gdyby było więcej pieniędzy, a teraz przemyśleli to, prawda, co by mogli zmienić, więc oni nie zatrzymali się na tym etapie skończenia projektu, jak pani zauważyła. Oni ciągle mówią, że tu można coś by było zrobić lepiej i tak dalej. Ja mówię, że on jest super. Tam nie mam żadnych zastrzeżeń do tego. Ale jednak oni wiedzą, żeby mogli coś zrobić jeszcze lepiej, gdyby mieli więcej czasu, więcej pieniędzy i pewnie by można było przemyśleć pewne rzeczy jeszcze raz. A to było za szybko po prostu, za mało czasu mieliśmy. I gdybyśmy w tym roku robili taki projekt, może motor byłby lepszy. Co z motorem dalej? Motor zostanie w szkole. To jest decyzja wspólna grupy oraz pani dyrektor, która poprosiła, żeby on był wizytówką szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję.